Dzisiaj nasze 133 spotkanie z ogromną symboliką, bo z pewnością wiesz, że mamy tutaj jeden jako Twoja indywidualność, niepowtarzalność, jedna, jedyna droga życia, niezwykłe powołanie, misja tutaj na Ziemi w tym momencie, ale także 33. 3 i 3. Szybkość, aktywność, dynamika. Tym razem jest to cyfra mistrzowska. Cyfra również mojego urodzenia. Bardzo wyjątkowa energia, która pomoże Ci dokładnie w tym momencie. Wszystkie bowiem przesłania od siły wyższej pasują jak zwykle do aktualnej sytuacji na Ziemi, do globalnej świadomości i są dla Ciebie kluczem, wskazówką, jak realizować Twoją idealną drogę życia w szczęściu, spełnieniu, miłości, zdrowiu, radości i obfitości, zupełnie niezależnie od tego świata, od innych ludzi, od tego wszystkiego, co dzieje się tutaj i teraz. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od pytania, a Ty głęboko zastanów się, jaką dasz mi odpowiedź. A następnie krok po kroku przejdziemy do aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, by na sam koniec uzyskać wszystkie wskazówki, wszystkie przesłania, wszystkie rady dla Twojego życia w tym momencie lub kiedy wrócisz do naszej 133. ceremonii. Moje pytanie brzmi, popatrz, każdy z nas, każdy ma swoje ulubione miejsca, ulubione zajęcia, smaki i zapach. Może masz jakąś Twoją ulubioną drogę, którą zawsze dojeżdżasz do pracy albo gdy chcesz odwiedzić Twoich znajomych, przyjaciół, rodzinę. Może masz ulubioną kawiarnię, cukiernię, gdzie lubisz spędzać czas. Może w jakimś szczególnym sklepie, czy stacjonarnym, czy internetowym, zawsze robisz zakupy, bo czujesz się z tym dobrze. Znasz całą obsługę, wszyscy są mili, czujesz się idealnie, dokładnie w tym miejscu. Paczuszki dochodzą na czas. Gdy coś trzeba zwrócić, to nie ma z tym żadnego problemu. Wszystko jest idealnie. Dokładnie tak, jak sobie wymarzyłaś, wymarzyłeś, jak to już stało się takim przyzwyczajeniem. W każdej dziedzinie naszego życia mamy jakieś takie właśnie schematy, coś, co stale mniej więcej przebiega tak samo, co już nam weszło w krew i czujemy się z tym dobrze, idealnie, a może czasami tak średnio, ale już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, już wiemy, jak to funkcjonuje. No i tak stało się to już naszym dniem powszednim. Jeżeli jesteś osobą, która pracuje u kogoś, to wiesz, że zawsze w odpowiednim dniu otrzymujesz wynagrodzenie. Jeżeli pobierasz jakieś świadczenia socjalne, na przykład alimenty, czy jakieś dodatki, renty, emerytury od systemu społecznego, to wiesz, że one zawsze w odpowiednim momencie są na koncie. Korzystasz z konta bankowego, z karty do bankomatu i wiesz, że jeżeli dbasz o to, żeby to konto było wypełnione w mniejszym czy większym stopniu, to gdy potrzebujesz gotówki, wkładasz kartę do bankomatu, wychodzą pieniążki i te pieniążki możesz wykorzystać na wszystko. Takie sytuacje to jest takie normalne życie. Wszystko funkcjonuje tak, jak to znasz. Chcesz wyprać pranie, naciskasz przycisk w pralce, nastawiasz, pralka wszystko wypierze. Idealnie. Jak reagujesz w sytuacjach, które są inne niż to, do czego jesteś przyzwyczajona i przyzwyczajony? Jak zareagujesz w takiej sytuacji, gdy Twoja ulubiona droga do pracy nagle jest w remoncie, jest zamknięta?
Jak zareagujesz w tej sytuacji, gdy chcesz pójść do Twojej ulubionej kawiarni, cukierni i nagle również ona jest zamknięta? Jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy jakieś świadczenia, które zawsze są punktualnie na koncie, nagle nie dochodzą na czas? Jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy wkładasz kartę do bankomatu i nagle pojawia się błąd, mimo tego, że wiesz, że konto jest pokryte? Jakie odczucia w Tobie pojawiają się w takim momencie? Czy reagujesz z taką lekkością i radością? A, nieważne, jeżeli nie ta droga, to inna. Czy też pojawia się inna emocja? Może jakaś niższa. Złość. Dlaczego nagle ta karta nie funkcjonuje? Co się stało? Przecież są pieniążki na koncie. Dlaczego te świadczenia nie przychodzą na czas? Przecież zawsze przychodzą w tym określonym momencie. A co, pralka się zepsuła? Dlaczego ta pralka nie działa? Czy może strach? Czy może zdenerwowanie? Czy może niepewność? Czy może jakieś rozczarowanie, że nagle coś jest inaczej niż tego chcesz? Odpowiedz sobie na to pytanie szczerze i obserwuj w kolejnych dniach lub tygodniach, jakie emocje się pojawią w takich momentach, gdy coś jest inaczej niż zwykle. Jakieś Twoje zachowania, jakieś Twoje ulubione miejsca, jakieś Twoje ulubione czynności nagle coś blokuje. To jest klucz do naszej dzisiejszej 133. ceremonii. Co robić w takich momentach, gdy coś jest inaczej niż zwykle? Gdy coś nagle przestaje funkcjonować, a zawsze funkcjonowało? Gdy nagle w tym konkretnym momencie to, do czego jesteś przyzwyczajona, przyzwyczajony, zamyka się. Jest niemożliwe. Nie można tego zrealizować. Czy pojawiają się w Tobie normalne emocje, neutralne, a może pozytywne, bo jeżeli ta droga jest zamknięta, to poznam jakąś inną? Czy też pojawiają się negatywne emocje? Jeżeli pojawiają się negatywne emocje, to nasze dzisiejsze spotkanie da Ci wskazówki, co to oznacza i czego unikać. Bo zazwyczaj, gdy pojawiają się takie negatywne emocje, są one niezwykle ważne, bo pokazują Ci, nad czym jeszcze trzeba popracować, gdzie coś się ukryło w podświadomości, ale również pozwalają Ci uwolnić się od wszystkich manipulacji. Bo właśnie w takich momentach, gdy coś jest inaczej niż zwykle, bardzo często aktywuje się w nas syndrom stada, syndrom owcy. Zaczynamy się angażować w kontakty z innymi ludźmi. Te kontakty nas porywają, schodzimy z naszej pięknej, świetlistej ścieżki i można nami bardzo intensywnie manipulować. Siły wyższe jednak dają Ci dzisiaj 133 klucz do szczęścia, spełnienia, radości i obfitości, który wykorzystasz właśnie w takich momentach, gdy nagle coś, do czego jesteś przyzwyczajona, do czego jesteś przyzwyczajony, przestaje funkcjonować. To, co było normalne i naturalne, nagle już nie działa, już jest inaczej i pojawia się taki moment, że nagle te drzwi na Twojej drodze są zamknięte i nie można iść do przodu tak, jak stało się to Twoją może codziennością.